Dobry wieczór Państwu, to ja, Pan Koruszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie. Ziemniakiem w Putin. Które właśnie teraz zaczynamy? To był e, unik, proszę Państwa, kaskaderski mój przed tym ziemniakiem. Czy ja Państwu mówiłem, że ja jestem niezwykle zadowolony? Ja jestem bardzo zadowolony, urlop się zbliża, praca nie jest zbyt ciężka, umówmy się. No a poza tym niezwykłą radością wypełniają mnie takie scholastyczne, proszę Państwa, rozważania w szeregach opozycji, która wpadła w pewną konfuzję, zagubienie, można powiedzieć, trochę tak jak ci chłopi z Konopielki, którzy się pytali, czy zacofani to dobrze, czy źle tej pani, co przyjechała elektryfikować wieś i tam robić te inne komunistyczne cuda. No bo tak trochę nie wiadomo, czy ci migranci to dobrze teraz według nas, nas, tej uśmiechniętej części polskiego społeczeństwa proeuropejskiej. Czy jednak źle? Ale jeśli ta uśmiechnięta część Polski wpada, proszę Państwa, w konfuzję, to zawsze jest jedna rada. Gazeta Wyborcza. Ona to wszystko wyjaśni. I tym razem na pasterunku znalazł się redaktor Paweł Wroński. Zobaczmy. O czym był tak naprawdę imigrancki spot Donalda Tuska. Dziękuję za to. Nie... Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście się. Proszę Państwa, nie znam się tak bardzo na polityce, szczególnie na prowadzeniu kampanii wyborczych. Ale z tego, co tak intuicyjnie wyczuwam, to wydaje mi się, że to, o czym ma być spot, decyduje się zanim się spot nakręci, a nie potem, jak już jest nakręcony i obejrzany miliony razy. W tekście Gazety Wyborczej. Bo to chyba nie świadczy najlepiej o efektywności spotu, że trzeba ludziom ten spot tłumaczyć. Ale zabawmy się przez chwilę, proszę Państwa, w taką grę konkurs. Jak Państwo myślą, przed telewizorami można się teraz podzielić z rodziną, co według Gazety Wyborczej ten spot naprawdę mówił. Ja obstawiałem, zanim przeczytałem tekst, że to oczywiście tak naprawdę ten spot był o miłości między narodami, o Europie, w której są kajne gręce. Albo nie ma, Keineck, w sumie, nie wiem, podwójne zaprzeczenie, nieważne. W Europie kajne gręce, otwartości na inne kultury, walce z brunasną ksenofobią i innych tych wszystkich wspaniałych, proszę Państwa, rzeczach. Ale o czym tak naprawdę był ten spot według redaktora Bruńskiego? Zobaczmy. Hasło o odzyskaniu kontroli. Jest ironicznym nawiązaniem do hasła zwolenników Brexitu, a także ostrzeżeniem, że nawet tak otwarte społeczeństwo jak brytyjskie można otumadzić antyimigranckimi hasłami, odwołać się do pierwotnej obawy przed obcym. <grywanie> Dziękuję. I następny poproszę e, od razu fragment tekstu Pawła Brońskiego. Tusk jednak, wbrew temu, co mówił Morawiecki. Nie atakował imigrantów, atakował PiS, który z jednej strony nimi straszy, gania ich po lasach niczym za szczutę zwierzęta, a, je, a równocześnie sprowadza setkami tysięcy do pracy. Nie no, proszę Państwa. Eee... Ktoś z Państwa w ogóle wie o czym mówię? No bo ja też nie, nie za bardzo. No. To było, proszę Państwa, ironiczne. Jak Donald Tusk mówił, obserwujemy straszne sceny we Francji, a potem mówił z Islamskiej Republiki Iranu sprowadzają ludzi to państwo się nie zorientowali. to było takie postmodernistyczne, można powiedzieć, prawo cytatu, palimpsest taki polityczny, w którym on ironicznie odwoływał się do hasła zwolenników Brexitu, atakując nie bo migranci są jednak w porządku, ale PiS i Mateusza Morawieckiego. Rzeczywiście tak było. Jak się takie teksty pisze, proszę państwa? Bo oczywiście panu Broński, Wrońskiemu, przepraszam, trzeba powiedzieć. Gratuluję panu redaktorowi kolejnego, kolejnego wyróżnienia. Jak się takie teksty pisze, panie redaktorze? Ja myślę, że jakoś tu ręka, ta ręka pod nogą i na klawiaturze jakoś tam to idzie. A jak redaktor Wroński teraz wchodzi do redakcji, Gazety Wyborczej na to wszyscy starzyści wstają za swoich komputerów i klaszczą i krzyczą CZŁOWIEK GUMA! CZŁOWIEK GUMA! Ale najlepsze jest z tą ironią jednak, że to było... Ten spot był głęboko ironiczny. Ja myślę, proszę Państwa, że największą ironią w całej tej sytuacji byłoby to, jakby... Wypastowanego na czarno dziennikarza gazety wyborczej Jacka Hugo Badera pobiła grupa polityków Platformy Obywatelskiej, krzycząc Imigranci, stąd, I tam go wzięli na buty. A potem przyszedł redaktor Wroński, spojrzał na to i mówi: Co naprawdę mieli na myśli politycy Platformy Obywatelskiej dokonując tego pobicia? I potem by się zastanowił i napisał: Byłoby to ironiczne. Ironicznie, kolega nasz z redakcji, pan Jacek, został ironicznie pobity. W każdym razie, ale to nie koniec, bo gazeta wyborcza stwierdziła, że być może niektórzy są tak oporni, że nie zrozumieli tej ironii, więc trzeba od innej strony podejść i inaczej ten tekst wytłumaczyć. Taki komentarz także się w gazecie wyborczej pojawił. Zobaczmy. Tusk gra, jak przeciwnik pozwala. Właśnie tego uczył Kazimierz Górski. <laughs> Przepraszam. Właśnie tego uczył Kazimierz Górski, trener tysiąclecia, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Ernest Skalski to napisał i Ernestowi powiemy... O, jak ty mnie zapodobałeś w tej chwili. Proszę Państwa, nawet taki spot nie jest y, złą okazją, żeby pochwalić dobrze y, króla Europy. To jest, Każda okazja jest zasadniczo dobra. No, ale nie... Ale jak pan premier, no, prezydent Europy, tak imigrantów zaatakował, no to trzeba powiedzieć, jak trener tysiąclecia normalnie. Brawa, brawa, brawa. Ale Franciszek Sterczewski na przykład nie załapał ironii, proszę państwa. Zobaczmy. Żaden polityk nie może używać rasizmu i ksenofobii. W żadnym celu podstawą demokracji są prawa człowieka i szacunek do każdej osoby, niezależnie od jej płci, koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Nikt nie jest nielegalny. Brawo dla pana Franciszka, prawda? Natomiast dziękuję za materiał. Natomiast zawsze jak pada to hasło, tak na marginesie chciałem powiedzieć, że nikt nie jest nielegalny. To zawsze mówię. Znaczy, jak to, jak to jak to w No No w pewnym sensie tak nikt nie jest nielegalny, ale z drugiej strony wie pan, panie Franku, jak pana zatrzymała policja, jak pan jechał tam rowerkiem, nie? I pan krzyczał: Ja nie jestem nielegalny. To policjanci mogli powiedzieć, to prawda, pan nie jest nielegalny, ale nielegalne jest używanie tego dwukołowego pojazdu pod wpływem alkoholu. W każdym razie Wanda Nowicka, też jej się nie spodobał spot, to Wanda Nowicka to z lewicy jest chyba, nie? Zobaczmy. Szokująca, ksenofobiczna, ocierająca się o rasizm wypowiedź Donalda Tuska. Niby ma uderzać w Kaczyńskiego, ale w rzeczywistości wymierzona przeciwko imigrantom z Azji. To pisowski przekaz. Morawiecki mógłby przyklasnąć. Są granice! Są granice, proszę Państwa, mówi yy, Wanda Nowicka. I oczywiście my dodajemy. Tak być nie może! Koniec z propagandą pisacką! To jest! Natomiast proszę Państwa, puszczaliśmy taki, który zyskał dosyć dużą popularność, ale to nie jest z naszego autorstwa, tylko pewnego internauty, potem to powtórzyła TVP, to nieważne. Istotna jest treść, zbitka e, słów Tuska, w którym w sposób odważny potem tym słowom po kilku latach albo po jakimś czasie zaprzecza sam Donald Tusk. No to proszę Państwa, dodać do tego należy jedno nagranie, bo teraz Donald Tusk mówi, uważajcie, to jest ogromne niebezpieczeństwo. Oczywiście według Pawła Wrońskiego on mówi to ironicznie. Natomiast według wielu ludzi chyba nie. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Musimy kontrolować własne granice. A co mówił kiedyś konkretnie w 2015 roku? Zobaczmy. Wzywam do przyjmowania większej liczby uchodźców. To nie jedyny, ale ważny gest Solidarności. Sprawiedliwy podział, czyli co najmniej 100 tysięcy rozdzielonych na kraje Unii. To jest to, co musimy dzisiaj zrobić. Tak jest, proszę Państwa. I teraz Państwo powiedzą, to się za bardzo kupy nie trzyma, ale to jest nieprawda. Przypominam Państwu, pamiętacie Państwo jak tłumaczyliśmy, dlaczego wypowiedź Manfreda Wybara, Webera jest manipulacją, chociaż Manfred Weber to powiedział, chociaż żadne słowo nie zostało zmanipulowane. Tak samo tutaj, uwaga, kłamstwo. Znaczy Donald Tusk mówi prawdę, ale kłamstwo, bo manipulacja, bo dlaczego zdejmujemy znowu tą tabliczkę ze ściany, zbijamy szybkę i mówimy, co? Wypowiedź wyrwana z kontekstu, bo Donald Tusk nie mówił tego wtedy jako Donald Tusk, którego znamy dzisiaj, tylko mówił to jako szef. Rady Europejskiej, czyli polityk, proszę państwa, nie polski, ale jaki europejski. Zupełnie inna sytuacja, zupełnie inny kontekst i zupełnie, proszę państwa, inne wartości. Jak państwo powiedzą, ale to przecież był ten sam Donald Tusk. Co z tego, dobra? Co z tego? Arnold Schwarzenegger w pierwszym terminatorze był zły, a w drugim już był dobry. A potem był jeszcze taki film, w którym urodził dziecko. Więc proszę troszeczkę otworzyć te swoje pisowskie głowy i zrozumieć, że ludzie mają, to jest spektrum różnych postaw, poglądów i Donald Tusk pięknie to reprezentuje, jak tęcza, proszę państwa. Od brunatnego do europejsko-błękitnego i tęczowego. No i dobrze, proszę państwa, ale tak sobie a propos tej dyskusji o imigrantach to warto przypomnieć taki wywiad, którego udzieliła, to jest chyba taka, taka aranżerka, można powiedzieć tutaj dochodzi, aranżerka, jedno z moich ulubionych słów, ze względu na silną esencję zawartości R, której ja tak pięknie wymawiam, w każdym razie zaaranżowane takie spotkanie, w którym dziennikarz jest chyba z jakiegoś asystentem pani Aniny Ochojskiej, nie wiem, tak mi to wygląda, ale to co mówi ten dziennikarz, czy przynajmniej prowadzący wywiad, proszę państwa, to jest więc dlatego muszę to państwu puścić. Zobaczmy. Perspektywy Brukseli, gdy my z Mariuszem byliśmy na ulicach w centrum miasta Brukseli, widzieliśmy ten różnokolorowy tłum, widzieliśmy ludzi z tych państw, z których to ludzi też spotykamy, z tych samych państw w polskich lasach. Oni tutaj się integrują, bawią się, pracują, nie ma tej wrogości. Też zdajemy sobie sprawę, że polscy europosłowie, też Prawa i Sprawiedliwość przy tej polskiej prawicy Oni chodzą po tych samych ulicach Oni widzą te przyjazne twarze uśmiechnięte znaczy, Zapowiedź o referendum w ogóle jest e, nic nie warta dlatego, że nie ma nad czym referendować tak e, sprawa jest oczywista Polska nie musi e, chociaż ja osobiście chciałabym żeby przyjęła te tam 1800 czy 1900 E, e, migrantów czy uchodźców do, e, tutaj do nas. Spytam się, co w takim razie, e, e, co to za problem, jeżeli mielibyśmy przyjąć nawet 10, może nawet 50 tysięcy? tak e, Tyle, ile potrzeba. <tyle, tyle, ile potrzeba, proszę państwa, 10 tysięcy, 15, oczywiście, proszę państwa. Jak mówi Donald Tusk? Jestem bezwzględnie inteligentny. Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Tak jest. Proszę Państwa, chodzą ci... <laughs> Najbardziej mi się podobają te, że ktoś przeszedł się po ulicy i zobaczył kolorowy tłum. Różne mieli koszulki w różnych kolorach, jedni mieli krótkie spodenki, drugi drugie, czapeczki mieli jakieś kolorowe. Co, jaki... Co to znaczy kolorowy tłum, prawda? I się integr... Warto, można to... Proszę Państwa, i ci, którzy uważają, że ten tłum tylko dokonuje zamieszek, no to mają bardzo nierealistyczne podejście do rzeczywistości, bo przecież do zamieszek też trzeba się jakoś przygotować. Jak na przykład Państwo ktoś biega w maratonach, no to możecie go zobaczyć w sklepie, i on przecież nie będzie biegł, jak kupuje tam truskawki, na przykład, bo jest sezon, tylko będzie sobie normalnie chodził, bo to jest jego okres regeneracji. I tak samo proszę Państwa nie mogą być zamieszki, to jest specjalne wydarzenie od czasu do czasu, dla które się trzeba przygotować. Ale. Jak mówiłem, proszę Państwa, Roman Giertych, choć są w tej samej rodzinie europejskich, uśmiechniętych, prodemokratycznych ludzi, to ma zupełnie inny stosunek do tego, e, do tego e, niż Janina Ochojska, bo tam, gdzie Janina Ochojska i jego, jej kolega widzą uśmiechnięty tłum, którego nawet 50 tysięcy można by było przyjąć, Roman Giertych widzi, proszę Państwa, gwałcicieli. Zobaczmy. Taką zrobił sądę. Czy uważasz, że ściąganie przez PiS do Polski tysięcy ludzi z krajów o zupełnie różnym podejściu do kobiet i niezapewnianie kontroli nad nimi przyczyniło się do plagi gwałtów w Uber i innych aplikacjach quasi-taksówkowych? I uwaga, 75% yy, zwolenników czy obserwujących Romana Giertycha, to są różni ludzie, bo ja na przykład też obserwuję dla tak zwanej Beki, yy, uważa, że tak. Jaki jest, proszę Państwa, tak z tym związek? Nie wiadomo ale można powiedzieć, tak jak mówiliśmy, Roman Giertych tym razem włożył czapkę swoją starą. Kiedyś się mówiło, proszę Państwa, na stare pieniądze. Był nawet taki dowcip, że blond, ktoś mówi blondynce, że w katastrofie na morzu zginęło 200 osób, a ona mówi, o Jezu, na stare to będzie 200 milionów. No to można powiedzieć, do Roman Giertych od razu to, co powiedział Donald Tusk, przeliczył sobie na swoje stare pieniądze. I tak to wygląda. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Jutro ostatnia burza przed urlopem. No, i się widzimy.